mamy ogromny zaszczyt cieszyć się z zajęcia pierwszego miejsca. Bierzemy udział w tym konkursie praktycznie od samego początku. Nasza szkoła ma 12 lat, konkurs to 13 edycja. Niejednokrotnie udawało nam się zdobyć miejsca, aczkolwiek nie stanęliśmy nigdy na podium. Jest to zasługa, wydaje mi się, naprawdę ogromu prac moich pań koordynatorek, dzieci i całego naszego społeczeństwa wiejskiego, które również z nami uczestniczyło w tych zbiórkach. Uważam, że konkurs, takie konkursy jak te, powinny być propagowane jak najbardziej, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się teraz na naszej planecie. Zanieczyszczone morza, oceany, lasy, jeziora, więc przesłanie tego konkursu jest jak najbardziej po prostu pozytywne i chcielibyśmy jeszcze więcej takich różnych działań. To było wielkie zaangażowanie dzieci właśnie i rodziców, tak? I oczywiście, tak jak wspomniałam, moich pań, które po prostu stawały na wysokości zadania, wyszukując czegokolwiek, co jest związane z ekologią, z tym, abyśmy zebrali jak najwięcej, czy elektrośmieci właśnie, czy sprzątanie naszych okolicznych lasów i masa różnych działań. Oczywiście będziemy przystępować do konkursu w przyszłym roku. I to tylko nie zamyka się na tym, że my wrzesień, październik oczywiście tutaj sprzątamy, tylko dokładamy wszelkich starań, żeby to się działo przez okrągły rok.